Siemaneczko kochani, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus i w co gra Venom? Oczywiście dzisiaj pokażę wam grę, którą już na pewno znacie, ze względu już takich, że to już w internecie jest od zawsze mówione o tym. Mianowicie Elder Scroll, Skyrim oczywiście. Elder Scroll, kochani, no jest to RPG. Tyle można powiedzieć na ten temat. Olbrzymi świat, zresztą mapę pokażemy. Dokładnie, to jest cały świat, to są różne zapisy, gdzie ja mam iść i tak dalej. Ja nawet jednej dziesiątej gry to jeszcze w tej chwili nie przeszedłem, to już chyba trzeci czy czwarty raz przechodzę. Ogólnie rzecz biorąc, świat jest olbrzymi, otwarty, tylko jak wchodzimy do jaskiń się wczytuje gra, więc naprawdę jest co zwiedzać. Masa questów, masa wyborów moralnych, masa problematycznych wyborów, dlatego że tu też często jest tak, że nie ma dobra albo zła, tylko jest szarość. Zagadnienia polityczne i oczywiście co dodatkowo mamy sytuację taką, że mamy różne umiejętności, całe drzewko, różne magie, nie magie, przywracania, przemiany, zaklinanie przedmiotów, czyli możemy troszeczkę lepsze przedmioty zrobić. Jak widzicie, kowalstwo mamy, ja już kowalstwo, że tak powiem, rozwijam ze względu na to, że lubię i potrzebuję dla wojownika ciężki pancerz, jakieś blokowania, inne takie. Jest tego, że tak powiem, dużo, masakrycznie dużo. Gra jest piękna, tutaj akurat jeszcze mam wgranych około 20 paru modów, które jeszcze poprawiają grafikę, dodają efekty HD i tak dalej. Więc de facto może, że tak powiem, naprawdę robić ta gra, że tak powiem, wrażenie. Idziemy sobie, kochani, przez miasteczko. Miasteczko zupełnie inaczej wygląda. To jest biała grań. Piękne miasto. Pięknie wygląda. Możemy mieć oczywiście, co jest ważne, tak, ponieważ ten serpek, możemy mieć własny dom, gdzie możemy mieć własne skrzynie i tak dalej. Ale powiem wam tak, możemy dzięki dodatkowi, prawda, jednemu z DLC-ków gier, do gry, możemy, że tak powiem, wybudować własny dom. I właśnie ja was tam zabiorę, pokażę, jak się pobudowałem, pokażę, co osiągnąłem. No, ogólnie gra jest boska. Oczywiście z każdym można pogadać, NPC-em. Z każdym mogę się bić. No, co ty nie powiesz, maleńka? Dobra, kochani, czyli tak, bierzemy mapę i czekajcie, gdzie ja mam dom? Dobre pytanie. Gdzieś miałem dom? Tyle jeżeli chodzi o kwestię wstępu. Czekajcie, gdzie ja miałem jeden dom? Tu, dwór nad jeziorem, proszę. Witajcie, kochani, w moim domu. Tak, tutaj się pobudowałem. Tak wygląda mój gród. Z pięknym widokiem na las. Kurczę, jak ile tutaj trawy. Las i, że tak powiem, zwierzyna. Zwierzyna! Jezioro. Tak, to jest jezioro. Dobra, wejdziemy do środka, bo dlaczego? Nie bez powodu tu się pojawiłem. Chciałem wam pokazać parę... O, tu śnieg jest. A, bo tu już zimę mamy, dobra. Mój koń. Zobaczcie, proszę. Koń gracza Venom. No, nawet stajenkę mam. Tu mam drugiego konia. Koń gracza Venom. Dlaczego... Dobra, nie czaję. Dobra, dlaczego mam dwa, ale... Wchodzimy. Ogólnie rzecz biorąc, gra jest bardzo rozbudowana. Różne DLC-ki nie oficjalne wyszły, znaczy dodatki i tak dalej. Trzy oficjalne, między innymi tutaj mam zainstalowane chyba wszystkie. Z wyjątkiem jednego chyba, ale to nieistotne. Najważniejsze, że jest Dragonborn i to jest mój ulubiony DLC-k do Elder Scrolla. O. I tak wygląda mój dom. Ogólnie rzecz biorąc, wyposażenie to... sobie... To wspaniałe. Co? Wszystko, co najbardziej chciałem. Ale o co chodzi? Wiem, że to niewiele, ale... Jeśli znajdziesz tam coś, co chcesz, weź sobie. Ale tyle gdzie? Tyle dla mnie robisz. Chociaż no tak dobra. Się odwdzięczę. Fajnie, nie wiem, o co ci chodzi, kolego. No, adoptować można dziecko, to jest... Pozwól, że się przedstawię. Bart Llewellyn, pseudonim artystyczny Słowik. Twój zarządca twierdzi, że chcesz skorzystać z mych usług. Jasne, oczywiście, posłuchajmy piosenki. Co tylko chcesz. Z największą przyjemnością. Dobra, on sobie nie gra.
Nie kaszleć mi to. To jest moja zbrojownia, kochani. Trochę ciemno w tej zbrojowni, bo jednak ten dodatek nie jest dopracowany, ale tak, to jest krasnoludzka zbroja, którą sam wykułem. Tutaj, o, eksterminator... już ma ktoś żal, że gram w różne gry, a nie nagrywam, no. O, popatrzcie, tutaj. Pięknie, pięknie. O, to jest moja zbroja, którą zresztą mam na sobie, to jest Nornów. Jestem z rasy Nornów, czyli wielkich, że tak powiem, mieszkańców tego terenu, tak, zimowego. To są różne moje, że tak powiem, miecze i tak dalej. Trochę tu ciemno jest, to jest fakt. Rozjaśnić gry nie ma sensu, bo i tak będzie ciemno. No, tu sobie, tutaj jest fajne, że... O, to czaszka smoka. Tutaj, o, jakieś trole, wilki. To są to moje, że tak powiem, trofea, które zdobyłem. Oczywiście mogę się nauczyć, mogę te różne, że tak powiem, trofea... A smoczą czaszkę mogę zrobić, bo mam chyba smocze kości, ale jakieś składniki trzeba na świecie znaleźć i na przykład tutaj podrzucić. To mi się podoba cholernie. Wii chyba to się nazywa. No, więc tak to wygląda. Oczywiście tu jakieś tam sypialnie, inne pierdoły. Kolego na ziemi! No poważnie, oto jest moja żona. To zaszczyt znów cię widzieć, Tanie. Tak, tak, tak. Znaczy przyszła żona. No, myślę, że... O, i moja stalowa zbroja. No oczywiście takie rzeczy możecie sobie wszystko projektować. Jest to zajebista zabawa, po prostu zarąbista. Ale co do rzeczy, kochani, wypadałoby pokazać trochę walki, bo chyba przede wszystkim o to chodzi, prawda, w tej grze. Więc co, idziemy po jakiegoś smoka chyba. Więc wychodzimy sobie do Skyrim. Oczywiście w filmikach pomiędzy wczytywaniami mamy różne podpowiedzi o historyczne, czyli mamy tutaj o bogach daedrycznych, cholera, już nie mogę się wysłowić. O bogach daedrycznych, czyli którzy, że tak powiem, jest ich tam kilku, chyba kilkunastu nawet, którzy są po prostu istotami mocniejszymi, ale czy bogami, trudno powiedzieć. No jest dużo, dużo, że tak powiem, podpowiedzi i tak dalej, więc naprawdę, o, macie. Pelagius III, znany jako Pelagius jakiś tam. Dobra, jesteśmy tutaj. Co się stało? Troll! O ty cholero. No to mamy problem. Mamy problem. Czego on chce w moim ogródku? Czekajcie, kurde, jak go... Znaczy... Gigant, a nie... Czekajcie, możemy grać oczywiście z dużej perspektywy. Może by... Moją krowę! Jak dostaniemy dużo w pierdziel, możemy w pauzę interaktywną. Bierzemy na przykład mikstury i się podleczamy. Która to była? Tu kondycji kieszonkowej. Magii. O, obfitego uzdrowienia to jest to. O, i ten pasek po prawej na dole się. Za mało mam. Głupi gigant najechał w mój dom. O. Okej. Okay. Co on ma? Wielki miecz. Ametyst się przyda. Czy palu giganta mi się przyda? Może, nie wiem. Osk. Dobra, idziemy. Właściwie to ja mu zostawię ten miecz, bo... Czekajcie, który to był miecz? Widzicie, umieść R, dobra. Właściwie, czy chcieliśmy, czy nie, musiało się coś stać i oczywiście musiał najechać mnie tu gigant. Gigantów nie lubię, bo są bardzo mocni i potrafią naprawdę robić niesamowite rzeczy ze swoimi maczugami, więc trzeba uważać. No dobra, kochani, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu, mamy za zadanie takie szybciutko pokonać jakiegoś smoka tu na szczycie grotu. Pójdziemy do mnie do Sydni. Tutaj z tej strony zacznijmy. I tak szybciutko wam pokażę, jak się w to gra. Bo to, powiem szczerze, jest bardzo satysfakcjonujące. Co więcej wam powiedzieć? Powiem tak. Oczywiście grając nie musicie modów używać, bo to jest dosyć zaawansowane, jeżeli chodzi z tymi modami. Dużo kombinacji alpejskich, więc tak naprawdę... No wiecie, no to nie każdy musi... To... Gra też ładnie wygląda, jeżeli jest bez modów. Oczywiście polecam na lepszych komputerach maksymalne ustawienia graficzne, no bo wtedy lepiej, że tak powiem, się wszystko wyświetla.
Żeby grę przejść, no nie oszukujmy się. Boże, jak ciemno. Zobaczcie, jakie ładne niebo nam boda. To jest z modu. Cześć, koniku. Koniku, jedziemy. Mógłbym się zatrzymać tutaj. Czekajcie, gdzie my mamy jechać? Ciemno jak w dupie, za przeproszeniem. Ustalmy sobie tutaj znacznik. Będziemy go na mapie widzieli jako... O. Ale wiecie co? Ja tu chyba przeczekam. Pod literką T mamy... No, mamy jej 23. Teraz sobie możemy przeczekać jakiś czas. To jest 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Do 9. 9 jest optymalnie według mnie. To jest fajna godzina. Lubię o tej porze wstawać, ale... No ale zaraz zobaczymy. O, robi się jasno. Po nocach też można tutaj wędrować. Zobaczcie, jak tu ładnie. Popatrzcie, czy to nie jest piękne? Oczywiście jest, tak jak mówię, to są mody. Dobra. Czekajcie, jak się go goniło? Może... O! Czekajcie. Zsiadaj, koniku. Znaczy, zsiadaj z. Słyszałem ziółko gdzieś tutaj. Gdzie ono było? O. Jest, tak. To jest rzadkie ziele, korzeń nirnu. Polecam zbierać zawsze w tej grze. Jak ja stąd wyjdę? Się wpakowałem. No dobra, szybciej zrobimy, jeżeli pójdę piechotą. Przy okazji pozwiedzamy, bo na koniu jest o tyle ta różnica, że... No, ładne. Ładne góry. Możemy... Uuu, kwiatuszki! Kwiatuszki też zbieramy. Lawenda, proszę. Zbieramy lawendę z różnych powodów, kochani. Ze względów chociażby takich, jak ona... wodospad tam. Ze względów na takich, że później sobie będziemy napary różne robili. Czekajcie, gdzie ja miałem iść? Tędy? W prawo. A, tam. O, tam. O, ja cię kręcę. No niestety, to jest prędkość maksymalna, z jakim się kolega tutaj porusza. Pozdrawiamy Kirkę, który widzimy, że gra aktualnie w Counter-Strike'a Global Offensive. Tylko nie strzelaj za dużo. No, mamy piękną rzeczkę. Tam jakiś krab zasuwa. Czasem są błędy jeszcze w czytywaniu. Takie drobniutkie, tak jak tam daleko teren. Ale to ze względu na to, że to są mody, więc różnie to bywa z tymi modami. Ogólnie co do podkładu historycznego, to ja wam dużo nie będę tutaj zdradzał, ale... Co jest? Ty! Szczurek! No, no, co to jakiś... ślizgacz. Powiem wam tak, no gra jest piękna, gra jest wciągająca na wiele godzin. Tak jak mówiłem, można grać bardzo dużo. Jezu, niedźwiedź, nie chcę z nim walczyć. Zresztą nie lubię zabijać... O ty, mnie! Ola! Zaparujemy. Wow! Chcesz walczyć? Tak! Dobra, co miał pazury niedźwiedzia? Może... O! Zbierzemy pazury niedźwiedzia i skórę i będziemy mogli na przykład sobie... Coś jeszcze? Będziemy mogli sobie użyć tego jako... Żeby zrobić sobie właśnie ten... A w domku... tam musimy iść. W domku, że tak powiem, jego posąg, prawda? Tego niedźwiedzia. Ja nie podoba mi się, to jest podejrzana sytuacja troszeczkę, powiem wam. Cicho. W tej grze jest cicho czasami. Lisek. Fenek bodajże. Fenuś! Czekaj. Tak, Fenek? Chyba Fenek. Bandyci! Ja, jak zauważyliście... O, do Fenka, nie będziesz mi tu strzelał, zabijesz mi go. O, jak zlagowało, przepraszam. Ale... Oj, nie trafiłem. Już po nim. Kolejny. Są oczywiście takie, jak widzicie... Po co mi łuk myśliwski? Gotowana kiełma muta, ale waży dużo. Ciężar. No dobra, no powiedzmy, że wezmę. Co on jeszcze tutaj mają dla mnie...
Skóry zbieram ze względu już na to, że... O, i pieniążki też. Skóry, kochani, zbieram z tego tytułu, że ja później przy craftingu różnym muszę to, że tak powiem, ogarnąć. I skóra bardzo się przydaje, żeby podbić sobie level. O, wytrychy, możemy się włamywać. O! No dobra. Fenek chyba uciekł. Zabiliśmy jakichś bandytów lewych. Musimy się dostać... Tam na górę. Twierdza... Nie chcieliśmy do tej twierdzy. No i jest zawsze problem, czekajcie. Teoretycznie, znając tą grę, będę mógł przejść przez tą twierdzę i wyjdę tam na górze. Ale, ponieważ ja jestem leń... Znaczy leń. Nie chce mi się przez tą twierdzę, bo ta twierdza, że tak powiem, boli. Pójdziemy sobie dookoła. Ha! Bardzo ładnie tutaj jest. Po prostu, no zobaczcie, piękne krajobrazy. Oczywiście, ponieważ w rzeczywistości są to krainy Nornów, czyli historycznie jest to lud północy. Dobra, doszedłem. O, w dupę. Znaczy, o cholera. Widzicie smoka? Czekajcie, czy ja mam jakieś krzyki? Właśnie, ta gra słynie z tego, że możemy krzyczeć. Ale czekajcie, jak to się robiło, czekajcie. Umiejętności? Nie te umiejętności. Pod Q, dobra. Norski miecz, pochodnia, nieugięta siła. Dobra, nie będziemy krzyczeli na niego. Zobaczycie, jak smoki krzyczą i to wystarczy. O, krzyknąłem. Lepiej na górę. Wow. O, chodź, tu lodowy smok nam się trafił. No, siadaj. O nie! Nic mi nie wiele. Słyszeliście te takie fu. To jest język smoków, którym będę później w grze mógł... że tak powiem, używać go. No i co? Teoretycznie mógłbym z łuku go trochę poprawić, ale ja jestem nie łucznik, tylko... szermierz dwuręcznym mieczem. No chodź, frajerze jeden. Boisz się. Strach go obleciał. No i to było... Twój... Sam jesteś fu. Ła! Gryzoniu ty! Akurat ja jestem już podpakowany pod względem... zbroi. Jest! Widzicie, broń dwuręczna. System jest taki. Wykonane zadanie. Teraz zobaczycie, co się stanie. System jest taki, że jak coś używamy, umiejętność tego rośnie. Używania tego właściwie. Jak używam dwuręcznego miecza, to... że tak powiem, ma zdolność jego rośnie. I wchłaniam jego duszę. Po co wchłaniam wózki? Ale ja mam za mało miejsca już. Dobra, chrzanie to. Tu się nauczymy. O, tu jest skrzyneczka. A ty czym jesteś? Krozis, o cholera. Czym ty jesteś? Asę wybrałem. O! Miksturkę zapodać uzdrowienia. I kondycji może, czekajcie. Księgi... gdzie są? Miksturki, tu są miksturki. O cholera, jaki koleś. Teoretycznie jakbym nauczył się magii, bo to dopiero, że tak powiem... co tu mamy? Kondycja się przyda.
Lodowego upiora, oddychanie pod wodą. Dobra, może się uzdrówmy troszeczkę. Teoretycznie siła nie. No dobra. O cholera. Spadliśmy. Wyjdzie ten upiór. Tam na górze. Idzie do nas, idzie do nas, idzie do nas. Zobaczcie. Ledwo, ledwo. Pomniejszego uzdrowienia. Akurat Postmanem musiał się kuźwa trafić. Leży. Co daje nam maska? Otwieranie zamków, ucznictwo, alchemia. Fajne. I kostur też weźmiemy. O! Lisek. Jak sami widzicie, jest to zarąbista muza. Jest po polsku gra, więc de facto nie ma jakichś problemów językowych. Skubany wyszedł stąd. Idziemy się nauczyć kolejnego okrzyku. Dobra, słowo mocy, głos, brzuchomóstwo, bla bla bla. To bierzemy, to bierzemy. To się sprzeda. I to się sprzeda. O. No, bo pieniążki tutaj to problematyczne są. Kochani, tak to wygląda. Tak to wygląda walka w tej grze. Jest piękna. Robi niesamowite wrażenie. Teoretycznie, wiecie co, jeszcze poczekajmy może do nocy. Może się uda. Jest 12 po południu. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. No powiedzmy 24. O co chodzi z tymi krzykami? No to jest cały system walki dodatkowo. Ja jestem jeszcze za mało rozwiniętą postacią tutaj, żeby wam to pokazać. Chodzi dokładnie o to, że możemy pluć ogniem, że tak powiem, możemy zamrażać i różne dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że się gra podoba, kochani, bo naprawdę polecam. Jest dosyć niedroga. W sklepach takich internetowych, gdzie można klucz kupić steamowy, kosztuje to około 30-40 zł, więc nie ma to, że tak powiem, problemów jakichś. Natomiast... No co? No polecam, kochani, bo się gra zajebiście. Sami widzieliście, smoka mieliśmy, kurna. No faktem na smoka jest abstrakcja trochę, bo jestem... O, i śnieg mamy. O, jak pada. Jakaś zamieć mi się trafiła w mordę. No jeszcze mamy oczywiście różne tereny, bo nie tylko zima typowa. Tam gdy widzicie na mapie, gdzie jest biało, no to wiadomo. Ale mamy jeszcze, czekajcie, na przykład tu, gdzie mi się podoba. Tu kolejne, kup drewno potrzebne do budowy domu, bo kolejny dom chcę wybudować. No to... Właśnie, komu my mamy oddać tego questa za smoka? To jest dobre pytanie. Teraz musimy zobaczyć. No i dostaniemy jakąś nagrodę chyba, nie? Tylko jaką? Od kogo? No i ślizgacze są dużymi stworzeniami podobnymi do szczurów. A to badziewie, co mnie zaatakowało po drodze. Widzicie, oczywiście bez modów, jak jest gra, to o wiele szybciej się wczytuje, więc się nie przejmujcie. No i zobaczcie. Co to, wschód czy zachód słońca? Mamy lasy, co tu jest? O, ruda żelaza. Jeżeli mamy kilo w ekwipunku, możemy wydobywać różne rudy. Dobra. Wyczerpałaś. Oj, burza idzie. Gdzieś. Fajnie to wygląda, taka spowite, że tak powiem. No, pięknie to wygląda. Dobrze, jak sprawdzić? Bardzo prosto. Pod J jest dziennik. I teraz tak. Skald ma dla mnie nagrodę, ale który kuźwa Skald? Odbierz ją.
Zaraz zobaczymy na mapie, bo jest włączone śledzenie tych questów. Tu, czyli w gwieździe zarannej. Okej, okay. A, bo to on mi zlecił, dobra. Dobra, ten stary grzyb, za przeproszeniem. Bo tam jest taki kurde ham taki, straszny. No ale, no oczywiście, jeżeli w większości miast dużych, jeżeli zrobicie odpowiednią liczbę questów, dostajecie możliwość zakupienia ziemi i domu. Więc dom będziecie mieli w mieście, a ziemię sobie gdzieś tam daleko możecie pobudować, dom własny, no nie? Więc to wszystko od was zależy. Zaś na swoich zamiast rozstara w jeszcze czas czarnych skrzydeł wśród chłodu. No, jeżeli chodzi o historię Skyrima, Elder Scrolls Skyrim, co mogę wam powiedzieć? Starożytne smoki powracają, zaczynają wszystkim zagrażać. Cześć, koń. No i się dopiero zaczyna. Okazuje się, że jesteśmy jedynymi, którzy mogą z nimi teoretycznie rozmawiać i, że tak powiem, dogadujemy się. Poza tym... Cześć, ludzie. A, bo tu ja kopalnia jest gdzieś... Ja pracuję w kopalni. Tak, tak, nie tak. Nie szukam zwady. Tu jest gdzieś kopalnia, oni do pracy idą. To rano jest. No i wróciliśmy tutaj na północ znowu. Dobra, idziemy do... Czym? Skoro Straż Białej Grani mogła pokonać smoka, my też możemy. Aha, 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 tacy cwani. To idźcie, pokonajcie smoka. Po cholerę mnie wysłaliście. Oszuści jedni. No, więc tak to wygląda. Widzicie? Wdzięczność, cholera jasna. Idziemy do tego Skalda. Fajnie w tym modzie wygląda ogień. Jestem tylko cześć. Sługą. Masz więcej oleju w głowie niż myślałem. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Dostaliśmy 500 zł od Skalda. Skaldowie to tacy wójtowie. Dobra, dobra, nie pyskuj. Niestety, kochani, jest tylko jeden wałek. Tutaj nie da się, nie można się tepać tam, gdzie byście się chcieli, tylko na te punkty takie już zaznaczone. Czyli jakbym chciał się na szczyt odkliknąć, to nie jestem w stanie, o, widzicie, się tepnąć. No niestety, takie życie, ale można wejść na samą górę tutaj, tej góry. Najwyższa góra w Skyrim. Tu są bagna jeszcze, więc de facto jest co oglądać, jest co zwiedzać. Mam nadzieję, że kochani się podobała takie mała wstępna info, takie wstępne info odnośnie gry. Dlatego, że ja bardzo lubię tą grę i będę mówił o tym, co lubię, a nie o tym, co warto, bo tak inni mówią. To są moje ulubione gry i w nie gram. No. Pięknie. Jeszcze tak, że tak powiem. O, czekaj. O. Więc mam nadzieję, że kochani się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się do następnego. To był, kochani, gramy z Venomem w gry różne, więc de facto mam nadzieję, że i Skyrim tym przy okazji wam... Nic mi nie potrzeba. What the fuck? It's not. Ja tu rozmawiam. Na czym ja to skończyłem? Cholera jasna. Tak. W co gra Venom? Ja się odmeldowywuję. Skyrim, Elder Scroll, piąteczka. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Hejka!